Doczekaliśmy się tego, na co czekaliśmy parę ostatnich tygodni, a więc nowy plan wydawczy, który przedstawia zawartość, która zostanie dodana w przyszłości. Mamy informacje o trzech dodatkach, czy inaczej rozdziałach Teatru Wojny, które wniosą ze sobą przynajmniej trzy mapy, do tego sześć nowych broni, nowe tryby, nowe misje i co najważniejsze, nowy front wojny na Pacyfiku, wraz z frakcją amerykańską, a także dodatkowo nagrody za pierwsze tygodnie wyzwań trzeciego rozdziału Teatru Wojny Próba Ognia. I w tym materiale dowiecie się wszystkiego o tym, co zostanie dodane przez najbliższe parę miesięcy. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Twórcy przede wszystkim informują, że to co nam zaprezentowali jak zawsze może ulec zmianie w miarę słuchania opinii społeczności i dalszego rozwijania zawartości. Oczywiście o wszystkim będą na bieżąco informować. Co konkretnie może ulec zmianie? Data dodania poszczególnych elementów, a także zmienić się może jej ilość, oczywiście na plus. Ale przejdźmy już do konkretów, których na pewno jesteście bardzo ciekawi. Zacznijmy najpierw od pierwszych nagród, jakie dostaniemy już w następnym tygodniu po wykonaniu zadań w Teatrze Wojny. W pierwszym tygodniu rozdziału Próby Ognia od 28 marca do 4 kwietnia odlokować będziemy mogli malowanie do twarzy z trybu Burzy Ognia. Od 4 do 11 kwietnia skórkę do strzelby M30 Dreaming. Od 11 do 18 kwietnia topór z malowaniem z Burzy Ognia. Od 18 do 25 kwietnia brytyjski karabinek powtarzalny Delila na municję pistoletową z tłumikiem dla klasy medyka. A co ciekawe, możemy już tą bronią zagrać w kampanii Tyralierzy. Od 25 kwietnia do 2 maja fiński ręczny karabin maszynowy Lahti Saloranta M26 dla klasy wsparcia. I w końcu nie będzie to broń do leżenia. I od 2 do 9 maja Tromboncino M28 wzorowany na Carcanos BF1 dla medyka, który dostanie w końcu inny typ broni. To nie jest 6 broni, tak jak mówiłem wam na początku, ale nie jest to również całość tego, co zostanie dodane w trzecim rozdziale Teatru Wojny, o którym szczegółowo zaraz. Do gry trafi także już niedługo kolejna aktualizacja, która doda wcześniej wspomnianą zawartość jako nagrody za wyzwania i będą też publikowane kolejne bronie i nagrody. Dlatego zapraszam do zostawienia subskrypcji na kanale, aby tego wszystkiego nie przegapić. A teraz przejdźmy do nowych dodatków. Rozdział dodatek Próba Ognia, trwający od marca do czerwca, wprowadza przede wszystkim tryb Battle Royale Burzy Ognia. W kwietniu do tego trybu zostanie dodana opcja z grą w parach. Dostaniemy nareszcie nową mapę o nazwie Merkury, gdzie walka przenosi się do Morza Śródziemnego, na Kretę. W tym miejscu weźmiemy udział w masowej inwazji powietrznej wzdłuż wybrzeża kreteńskiego. Doświadczymy pierwszej niemieckiej inwazji spadochroniarzy na podstawie rzeczywistych wydarzeń Operacji Merkury, czyli bitwy o Kretę. Mapa może być bardzo interesująca. Zobaczymy, jak zdradzą więcej szczegółów oczywiście. Jedynym minusem jest to, że na tej mapie, jeżeli się nic oczywiście nie zmieni, zagramy dopiero w maju, co niestety trochę frustruje. W kwietniu fani kooperacji mogą przetestować sobie dodatkowe wyzwania ze swoimi przyjaciółmi, gdy siły połączone zostaną zaktualizowane o matchmaking z innymi graczami. Dwie misje na mapie Fiel i tryb Hardcore. Zbierz oddziały i pokaż oddziałom C, kto jest szefem. I to będzie bardzo ciekawe, ponieważ po pierwsze gra z randomami i tryb Hardcore, który może będzie tam testowany przed wpuszczeniem go dla graczy, na przykład dla podboju. Zaimplementowane zostaną również nowe tryby. W Outpost zapewnimy sobie bezpieczeństwo budując cele, dzięki którym zespół gromadzi wystarczającą liczbę żołnierzy, aby przetrwać walkę. Będzie to tryb, w którym najpewniej będziemy musieli bronić zrzuty spadające z nieba. Jednak na więcej informacji wciąż czekamy. Zostanie on dodany w czerwcu. Dostaniemy także dwie wariacje dla podboju i przełamania. W kwietniu otrzymamy Grind z mniejszymi drużynami, intensywnymi strefami walki i mniejszą liczbą celów. Grind jest wariacją podboju wymagającym agresywnej taktyki i świadomości z racji mniejszej mapy i ilości żołnierzy. W maju wariacja trybu przełamania, gdzie do zdobycia będzie jedynie jeden silnie umocniony sektor, gdzie zdobyć będzie go trzeba kawałek po kawałku. Zobaczymy, jak one się sprawdzą, jak dostaniemy oczywiście więcej informacji. Ten dodatek zapowiada się całkiem nieźle, jednak dwa kolejne są jeszcze bardziej ciekawsze, więc przejdźmy teraz do nich. Jeszcze więcej nowych sposobów na grę w Battlefield 5 zostanie wprowadzonych w rozdziale czwartym, Defying the Odds, który rozpocznie się w czerwcu, a skończy na jesień. W tym rozdziale fani walki w zwarciu mają wiele do zrobienia. W szczególności jest nowa mapa dla wielu graczy i nadchodzi nowy tryb. Czwarty rozdział przynosi również mapę Marity, na której możemy doświadczyć zderzenia sił, które miało miejsce w Grecji pod koniec 1940 roku. Ta druga mapa bitwy o Grecję odbywa się na zboczu góry z widokiem na rzekę.
Mapa będzie przedstawiała nierówność w siłach i bardzo przypomina mapę z kampanii Tyralierzy, która oczywiście odbywa się w innym rejonie świata. Jednak ten jesienny krajobraz leśnogórski będzie na pewno wzbudzał piękno samej mapy, tak samo jak to, co się na niej będzie działo. Druga mapa, Urban Combat, będzie zaprojektowana na początku specjalnie pod nowy tryb, o którym na razie wiemy jedynie tyle, że będzie opierał się na walce 5x5 w zabudowanych obszarach na małej przestrzeni, do których mapy będą specjalnie projektowane. Więcej informacji dostaniemy na EA Play od 10 do 14 czerwca. Ja czekam z niecierpliwością na mapę Marity i na to, co wykombinowali w tym nowym trybie. Tu generalnie kończy się to, co twórcy oficjalnie powiedzieli, jednak nasza społeczność lubi sama sobie odpowiadać na pytania. Piąty rozdział, dodatek Teatru Wojny Przebudzenie Giganta, będzie zupełnie innym teatrem wojny, gdzie zawalczymy na lądzie, morzu i w powietrzu. Zdjęcie ukryte za tym tekstem znajduje się w księdze Art of Battlefield, ze wszystkimi grafikami koncepcyjnymi. Widzimy na nim japoński myśliwiec Zero, który zdradza dosadnie, że piąty rozdział przyniesie nas na Pacyfik i wojny japońsko-amerykańskiej, stąd Przebudzenie Giganta. Pearl Harbor musi zostać tam dodany, tak samo jak Midway, Guadalcanal, Mariany, gdzie doświadczymy prawdziwej wojny na najbrutalniejszym, myślę, froncie. Tego potrzebuje Battlefield. Nowe samoloty, statki, frakcje, ale czemu tak późno? Rozumiem, że to wszystko idzie chronologicznie, ale pierwsze 2 lata wojny mogli zrobić w 4 miesiące, a nie w 9 miesięcy. Każdy z nas na pewno chce polatać Zerem, Mustangiem, Wildcatem, Hellcatem czy Corsairem, ale ile teraz na to będziemy czekać? Niestety, może nas zaskoczą i ten plan wydawczy się zmieni na lepsze. Przynajmniej mamy potwierdzone, że Pacyfik, jak i USA czy Japonia się pojawią. Jestem jednak ciekawy, co wy o tym wszystkim sądzicie. Na pewno mogło być gorzej, więc wyczekujmy na jakieś zmiany co do terminów dodania. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanał, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda. Jestem Yahoo, do zobaczenia. Cześć!